zamieszki w Szwecji po spaleniu Koranu. Policja o uczestnikach zamieszki w Szwecji. Policja, wśród uczestników mogą być członkowie gangów. Podejrzewamy, że wśród uczestników zamieszek są członkowie grup przestępczych, oznajmił w poniedziałek szef szwedzkiej policji Anders Thornberg. W Szwecji od czwartku dochodzi do ataków na policję po spaleniu Koranu przez Rasmusa Paludana z duńskiej antymuzułmańskiej partii. Jak podała na konferencji prasowej policja, w starciach w imigranckich dzielnicach Norrköpingu, Linköpingu, Sztokholmu, Malmöhe oraz Landskron rannych zostało 26 policjantów, a także 14 innych osób. Grupy liczące średnio 200 młodych mężczyzn zniszczyły 20 policyjnych pojazdów, spłonęło kilka radiowozów. W związku z atakami do tej pory zatrzymano 44 osoby. Policja. Nawoływanie do przemocy. Ostatnie zamieszki miały miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek w zamieszkałej przez imigrantów dzielnicy Malmöhe Rosengard, gdzie kamieniami obrzuceni zostali policjanci. Podpalono szkołę oraz spłonęło kilka samochodów. Według Jonasa Hisinga z Komendy Głównej Policji, zaobserwowano nawoływanie do przemocy wobec policji w mediach społecznościowych zza zagranicy. Jak podała szwedzka agencja prasowa TT, w związku ze spaleniem Koranu irackie MSZ wezwało radcę ambasady Szwecji w Bagdadzie. To, co się wydarzyło, może mieć poważne konsekwencje w stosunkach Szwecji ze światem muzułmańskim, oświadczyła dyplomacja Iraku. Głosząca hasła antymuzułmańskie partia Stram Kurs powstała w 2017 roku w Danii. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku uzyskała 1,8% poparcia. Paludan, który ma szwedzkie pochodzenie, próbuje rozszerzyć działalność na Szwecję. Polityk zapowiadał start w jesiennych wyborach do szwedzkiego parlamentu.